Drogie, kochane, umiłowane pochwiczanki, bardzo, bardzo ważna zasada, której podlega każdy człowiek na świecie. Ta zasada brzmi: możemy polubić tylko to, co znamy. Jak czegoś nie znamy, to nie możemy tego lubić. Mogę lubić tylko coś, co znam. Jak czegoś nie znam, to nie mogę powiedzieć, czy ja to lubię. Ja nie mogę tego nawet lubić. Dostałem coś i nie wiem, czy to jest dobre, czy nie. Czy ja to lubię, czy nie. Żebym wiedział, czy ja to lubię, to muszę to poznać. Jeżeli czegoś nie poznam, to nie mogę polubić. Drogie, kochane, cudowne poćwiczanki. Jeżeli chcecie polubić seks, jeżeli chcecie polubić współżycie, to przede wszystkim trzeba je poznać. I to trzeba je poznać możliwie dobrze, bo im bardziej coś znasz, tym bardziej możesz to lubić. Nie możesz lubić bardzo czegoś, co prawie nie znasz, lub może ci się to podobać. Może mi się podobać kot, ale czy go lubię, czy nie, to nie wiem, jak, nie wiem, jaki ma charakter. Dopiero jak poznam kota, to mogę powiedzieć: tego kota lubię, a tego nie lubię, bo ten drapie. I tak jest, kochane, ze wszystkim. Ze wszystkim. Jak czegoś nie znam, to nie mogę polubić. I dlatego mówię wam, że żeby coś polubić, to trzeba poznać. I to w przypadku pochwicy, to trzeba poznać możliwie dokładnie, bo ten seks może być cudowny tylko wtedy, kiedy go się zna. A żeby poznać, to należy poznać również siebie, swoje ciało, swoje reakcje, poznać partnera, jego ciało, jego reakcje, ale również poznać możliwości, które istnieją. Jak to w ogóle działa? To trzeba również poznać emocje, jakie z tym się łączą. Bo to nie tylko lęk, strach i przerażenie. Naprawdę, tam w środku są naprawdę przeróżne emocje i przeróżne fajne rzeczy. I dlatego życzę wam, żebyście zainteresowały się, te, które są katoliczkami, żeby się zainteresowały, jak to Bóg stworzył dla dobra człowieka, że mógł stworzyć cudowny związek. A te, które nie są katoliczkami, żeby się zainteresowały, jak to stworzyła natura, żeby gatunek się rozmnażał. I dlatego poznajcie, zanim zaczniecie krytykować, bo jak nie znasz, to ci się nie może podobać i nie możesz tego lubić. Dlatego poznaj możliwie dobrze.